Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałbym się pochwalić moim nowym nabytkiem, jakim jest Nikon D7200, z którego w tej chwili nagrywam. Zasilił on ostatnio moją flotę sprzętową. Motyw do jego zakupu był nieco pogmatwany. Generalnie chciałem kupić jakąś kamerkę typowo stacjonarną do mojego domowego studio, następcę GVC GX PX100, ale ciągle na połowę roku 2015 nie ma nowego modelu. Więc zdecydowałem się na tegoż to Nikona, ponieważ mam trochę osprzętu do jego starszego brata D7100. Nie ukrywam ponadto, że jestem dość leniwy, a układ przycisku oraz menu nowego sprzętu jest bardzo podobny, jeżeli by można powiedzieć nieidentyczny, także odpada mi konieczność nauki na stare lata, co w moim wieku ma pewne znaczenie. Generalnie zajmę się teraz funkcjami aparatu poświęconymi filmowaniu. No bo jeżeli chodzi o zdjęcia, to masz opór materiału w internecie i nie od takich domorosłych guru jak ja. Natomiast zacznę tutaj od małego unboxingu. To jest body aparatu, identyczne jak u poprzednika D7100, układ przycisków identyczny. No i pozwoli Ci to na rozpoczęcie pracy bez konieczności zgłębiania 480 stron instrukcji obsługi. Uczciwie muszę przyznać, że dla przypomnienia przeleciałem jakiś fajny filmik wideo w języku angielskim i przeglądałem sobie krok po kroku istotniejsze funkcje, także nie jestem w tej chwili wtórnym nikonowym analfabetą. Czyli body aparatu masz już w cenie poniżej 3500 netto, co pozwoli Ci na wrzucenie tego sprzętu w koszty, jeżeli oczywiście masz firmę VAT-owską. Do tego dojdzie wspomniana już wcześniej instrukcja obsługi, jakiś pasek, bateria nikonowska. No, oczywiście przy okazji dokupiłem dwie karty pamięci oraz zapasową baterię, jakąś podróbę. A przy okazji tego szaleństwa zakupowego pofolgowałem sobie nowym obiektywem Sigma 24-700. Także strach wchodzić do sklepu Photomaster na ulicy Odrzańskiej we Wrocławiu, bo przychodzisz po jedno, a z reguły jeszcze, a to by się przydało, a tamto by się przydało i wychodzisz z czymś, co na początku średnio planowałeś. Wróćmy jednak do funkcji filmowania. Tryb podglądu na żywo jest tutaj podstawą do kręcenia filmów. Przekręcasz ten guziczek z Live View na ikonkę kamerki. Pojawia się obraz wideo, a ten czerwony taki kwadracik z kropeczką to fokus, jak nacisnę spuste migawki, to po prostu on się zmienia na kolorek zielony i coś tam ten pewnie fokus łapie. Jeżeli natomiast chcesz coś sfilmować, to najpierw dopasuj zoom oraz ostrość, aby się po prostu nie motać podczas akcji. Warto też przelecieć przez wszystkie moduły, naciskając ten przycisk info. Także co tu widzisz? Najpierw siatka, potem jakiś histogram. Do dzisiaj nie rozgryzłem, o co w tych histogramach chodzi. Nie jestem człowiekiem z zapleczem, z jakimś backgroundem fotograficznym. Natomiast wirtualny horyzont, wyjątkowo użyteczny w terenie, czy gdzieś między jakimiś domami, gdzie trudno się zorientować do jakiegokolwiek poziomu. Naciskam dalej, tutaj różne jakieś ustawienia aparatu. Potem nagle robi się brak ustawień. Sam fokus nastawiasz tutaj przez spust migawki. Jeszcze raz. Widzisz ten zielony kwadracik z kropeczką w środku. No i przez ten joystick, uczona nazwa w instrukcji jest trochę inna. Powracasz następnie tutaj do siatki. Oczywiście w trybie podglądu na żywo, no baterie wyładowują się jak szalone, no ale po to kupujesz zapasówki, żeby nie być niemile zaskoczonym w terenie. Jak chcesz zacząć nagrywać, naciskasz rekord. To jest taki czerwony guzik przy spuście migawki, a na ekraniku pokaże Ci się, że już filmujesz. I przypuszczam, że w większości przypadków dasz radę filmować przy ustawieniach auto, no ale jak masz jakieś większe aspiracje domowego kinooperatora, takiego jak ja, to pobaw się ustawieniami manualnymi. Muszę wspomnieć o pewnym problemie, który mnie gryzie. D7100 miał dokładnie to samo i sporą niedogodnością przy podglądzie na żywo w funkcji Video Mode jest brak możliwości zmiany liczby przesłony jakimkolwiek pokrętłem podczas przygotowywania do nagrywania i podczas samego już filmowania. No, żeby coś zaradzić, musisz wyjść z tej opcji,
z powrotem do podglądu na żywo przez wizję, tak jak robisz ze zwykłym zdjęciem, zmienić tą nieszczęśliwą przesłonę i powrócić do podglądu na żywo. Te wartości zostaną wtedy zachowane. Aby było śmieszniej, tego kłopotu nie masz w ogóle w podglądzie na żywo do fotografowania. Zmieniasz przesłonę pokrętłem z przodu, tak jak chcesz. I według znawców świadczy to o tym, że modernizacja z D7100 na 7200 była robiona w naprędce i nie poprawiono tego uciążliwego błędu. No, możesz wprawdzie za to zmieniać ISO, czas otwarcia migawki, czy tam jakieś parę innych funkcji, które z reguły definiuje wcześniej i nie bawię się podczas nagrywania. Teraz parę zdań o ustawieniach filmów. Na pewno pamiętasz, że 1920 razy 30 klatek na sekundę jest to standard, standard z telewizji czy standard z YouTube'a. No, ta kamera jednak potrafi filmować z prędkością do 60 klatek na sekundę, co może dać fajny obraz, a nawet ten fajny obraz będzie na YouTubie, ponieważ ten serwis również ewoluuje i jakby to powiedzieć, im lepszy obraz, tym lepiej. Także przejdź do ikonki kamera po lewej stronie. Zobaczysz teraz opcję rozmiar klatki, liczba klatek. No, domyślnie możesz wybrać jedynie 1920 razy 1080 i 30 klatek lub 1280 razy 720 60 klatek. Pewnie zauważyłeś, jak jesteś bystry, że 1920 razy 60 jest niedostępne. I na początku możesz nie wiedzieć dlaczego. No, kamera nie podaje, co to za błąd. Natomiast jak tego się pozbyć? Czyli zejdź poniżej do obszaru zdjęcia. Domyślnie masz na razie ustawienie DX w nawiasie 26 razy 16. A z tego DX zrób po prostu 1,3X w nawiasie 18 razy 12. A potem wracasz do poprzedniego ustawienia i robisz 60 klatek na sekundę, 60 lub 50 klatek na sekundę, razy 1920 oczywiście. Nie jestem jakimś znawcą wielkim fotografii, natomiast obiektyw robi mały krop, że tak powiem. No i z 35 mm mnożysz to razy 1,3, czyli nagle robi się 40, prawda? Popatrz teraz dalej na menu film i jest coś takiego jak jakość filmu. Zrób wysoką, high. Oczywiście pliki się powiększą, ale obraz będzie zdecydowanie lepszy. Bardzo ciekawą sprawą jest wyświetlanie obszarów prześwietlonych, czyli funkcja zebra. Tą funkcję spotkałem po raz pierwszy w tym aparaciku, w tej kamerze GVC. Jest ona bardzo przydatna przy sprawdzaniu ekspozycji i ta funkcja zebra jest również w tym aparacie i bardzo jest szybko dostępna po użyciu przycisku I, to jest taki przycisk po lewej stronie i zapobiega to, a przynajmniej pozwala zapobiec nagrywaniu deseni paskowych. I teoretycznie ekspozycję będziesz miał ok, nie będziesz miał jakichś obszarów prześwietlonych. Oczywiście nie wariuj na tym temacie. Chodzi głównie, żeby tam większość rzeczy była ok. I musisz to aktywować dwustopniowo. Znowu wchodzimy w menu. Pierwsza ikonka po lewej na górze, ten trójkącik. Schodzimy na dół, są jakieś opcje odtwarzania. Patrzymy, obszary prześwietlone. No i oczywiście aktywujemy wybierakiem. Jesteśmy w domu. I teraz przechodzimy do podglądu na żywo, mode video, naciskasz literkę I i na samym dole jest aktywacja obszarów prześwietlonych, masz oczywiście wybór on i wybór off, on znaczy, że tak powiem on, czyli tak, off wyłączone. Omówię Ci jeszcze taką fajną sprawę jak czułość mikrofonu, aby sprawdzić jaka jest, wejdź tutaj w ikonkę film, i ja zmieniam mikrofon na czułość manualną i wtedy możesz za pomocą jakichś przyzwoitych słuchawek sprawdzić jak faktycznie głośno mówisz, jak faktycznie głośno nagrywasz dźwięk. Głównie chodzi o te klipy, chodzi o to, żeby po prostu dźwięk nie był za głośny, no ale czasami zdarza się i dźwięk za cichy.
Generalnie nie jest to jakaś moja preferowana opcja rejestracji dźwięku, ale jak masz jakiś porządny zewnętrzny mikrofon, nie lubisz się potem bawić z synchronizacją, no to czemu miałbyś nie spróbować? Tak czy owak, dam Ci na samym końcu próbkę dźwięku nagranego mikrofonem zewnętrznym. Używam do tego sprzętu firmy Rode. Nie wiem jeszcze, którego mikrofonu użyję, ale tak czy owak, prawdopodobnie będzie to Video Stereo Mic X wersji Pro i zobaczysz, no, jak ten aparat fotograficzny nagrywa. Jakieś wnioski końcowe dla Ciebie? Na pewno ten aparat jest bardzo ciekawą opcją zarówno do filmowania, jak i do fotografowania. I uważam, że jest to za w miarę rozsądne pieniądze. Oczywiście te w miarę rozsądne mogą być inne dla mnie, inne dla Ciebie, szczególnie jak jesteś początkującym fotografem. Natomiast jeżeli masz już D7100, no to update na 7200, jeżeli tak bardzo nie potrzebujesz drugiego aparatu, no być może jest dla Ciebie przedwczesny, ale jak masz jakiś starszy model Nikona, to Nikona czy czegokolwiek innego, to ma to sens. Pamiętaj jeszcze jedno, że aparat filmuje tylko przez 10 minut, o czym się niestety przekonałem w czasie robienia tego wideo, no ale niestety nauka kosztuje. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i tradycyjnie zapraszam Cię do komentarza pod tym filmikiem.